Witam Was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy patch note 1012 Weszło tutaj całkiem dużo zmian, których nie widzieliśmy na PB, a te które weszły na PB pierwotnie zostały bardzo zmodyfikowane, tak więc warto opowiedzieć jeszcze raz, co tak naprawdę czeka nas na live serwerach dzisiaj. W patchu 10-12 na sam początek przechodząc od razu do rzeczy żegnamy się z tymi dziewięcioma postaciami voidy i wszystkie Valkirie, wszystkie voidy odpadają z gry oraz Sonalux i kasadin też są wyjęci, bo deweloperzy uznali, że tutaj nie pasują. Przechodzę do nowych czempionów, jest ich 14, ale nastało tutaj też bardzo dużo zmian. Na początek mamy Zeda, który zastąpi nam po części Sonę jako bardziej agresywny rebel za dwa golda. I tutaj ma on 55 bazowego AD, co warto wspomnieć. Oraz umiejętność, że co trzeci atak będzie on zadawał magiczne obrażenia i wykradał procent AD. Jeżeli chodzi o to wykradanie, to po prostu zabiera on przeciwnikowi 20-25%, a sobie to dodaje. Bardzo fajna postać za golda można z niej zrobić carry, ale myślę, że on nie jest wystarczająco dobrym carry. Jeżeli chodzi o Wayne, to na początku PBE byłem bardzo nią zajarany, myślałem, że to będzie jeden z lepszych carry. Potem dostała troszkę za dużo nerfów i z tego co widzę teraz, to może ona być grywalna. Ma 0.85 atak speed, co jest całkiem wysokie. Miała o wiele mniej na początku, dlatego było ciężko z niej zrobić carry. Damage na jej ulcie też się podniósł. Jeżeli chodzi o jej ulta, to na 10 sekund jest to ult This is Lola. I na 10 sekund po prostu cały czas używa swojego Q co trzeci atak. Czyli staje się niewidzialna oraz traci target. Fajne carry, na którego prawdopodobnie nie musicie dawać itemka She defensywnego, dlatego może ona trzymać trzy itemki ofensywne, to to a i tak będzie działało. Przechodząc dalej mamy Riven. Riven jest taka sobie bym powiedział, jak wrzucicie na nią dobre itemki po części defensywne, po części AP, to jest ona grywalna, ale przez jej synergię, czyli Chrono i Blade Master to sugeruje, że ona powinna bić AD, bo Chrono daje wam atak speeda, Blade Master daje wam szansę, że dwa razy uderzycie. To są synergie, które bardzo wspomagają, jeżeli bijecie basic atakami. A wszystko, co ona robi, czyli ta tarcza oraz te magiczne obrażenia, jest od AP, czyli na niej działa lepiej Rabadon, ona działa lepiej w kompozycji Sorcererów, ale nadal ciekawa pozycja. Nie zaznała ona zbyt dużo zmian, jest ona w całkiem fajnej pozycji, a więc tak ją wypuszczą do gry. Battle Battlecasty, czyli tam jak coś w wojownicy, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, ale tych postaci mamy 6, W czym najdroższa, czyli legendarna jest to Urgot Battlecast Protector. Myślę, że to będzie kompozycja grana w early game, bo 70 obrażeń albo 160 obrażeń, szczególnie jak macie Kokumawa, który red buffem odpala tych 10 instancji obrażeń, albo też macie na nim blastera, to jeżeli on uderzy w 4 osoby, to już 4 na 10 tych staków sobie nabije. A jak uderzy blasterem jeszcze raz, to wtedy zada 70 obrażeń, albo uleczy się za 70, zależy czy macie powyżej 50% HP, czy poniżej. Troszkę skomplikowany jest ten opis, e, musicie sobie to przetestować, jak to dokładnie działa, jeżeli nie graliście jeszcze na PB. Ale całkiem fajna interakcja, troszkę urozmaiciła grę. Myślę, że 6 i 8 nie będzie grywalne, bo to po prostu postacie razem aż tak dobrze nie współgrają. E, więc zobaczymy, jak to w grze będzie wyglądało. Ile fajna odmiana. Albo alternatywa do Malfighta, bo jest troszkę bardziej agresywny, jeżeli potrzebujecie trochę damage'u oraz jakiegoś tam utility, bo zmniejsza on Armor oraz Magic Resista, to ile oi, albo ona, pewnie w komentarzu będzie, że to ona, to ile oi zmniejsza właśnie. Ten Armor i Magic Resista, a nie jest ona tak defensywna jak malphite, Tak więc fajna alternatywa. Nocturne, postać za jeden Golda, to jest taki bardziej utility infiltrator, czyli wskakuje on w tył i ma potencjał na drugim poziomie zestunować na 2,5 sekundy, czy tam przestraszyć jakiś kluczowy cel, jeżeli go dobrze wypozycjonujecie. Zaczynał z 50 na 80 many. Tak więc zawsze też powinien się odpalić. Kogbach to jest jeden z silniejszych carry, jeżeli chodzi o early game. Po prostu synergie, które on ma, koszt i obrażenia i umiejętność jakoś zadaje. To, że dodaje sobie atak speeda, bije od max HP, ma całkiem duże AD, możecie na niego wkleić całkiem dużo itemek, które on przytrzyma dla lepszego carry. Czyni z niego mocnego wywiadacza w early game. Cassiopeia. Kolejny fajny champion, czempion którego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy, który zadaje tak kolosalne obrażenia, ale aż przez 12 sekund. Tak więc, no rzadko kiedy tyle tych obrażeń zadacie. Ale jest to pierwszy Mystic, który tak naprawdę jest ofensywny. E, tego też wcześniej nie widzieliśmy. No ciekawa postać, ja lubię wrzucać KSP Verli w mid gameie przez to, że właśnie mam Battle Casta, a to fajnie działa. E, tak jak już wcześniej powiedziałem, w late gameie on nam strasznie odpada. Przez to, że w late gameie te walki trwają kilka sekund, tak więc no damage 1500 obrażeń przez 12 sekund nigdy nie zostanie zrealizowane. I wtedy ona właśnie bardzo odpada. Wiktor, kolejny lepszy sorcerer, który zastąpił nam Welkoza, nadal ma potencjał wyczyścić cały backline przeciwnika, bo bije on dwa razy z tego swojego laserka. On po prostu dobrze działa w kompozycji Sorcererów. Jeżeli chodzi o Battlecasty, to raczej bym się tym nie przejmował i grał go w kompozycjach właśnie Sorcererowych. Urgot na początku wygląda jak taka OP postać, która zjada jedną postać, bo on 2000 nieuchronnych obrażeń ciągle, dopóki ta postać nie umrze. Ale jest to Skill, który bije tylko w jedną postać, tak więc, albo musicie się nią naprawdę świetnie pozycjonować, żeby targetował, bo on targetuje najdalszą postać w jego zasięgu, więc musicie zna znać zasięg oraz jak to targetowanie działa, ale zabija on tylko jedną postać. Jeżeli macie szczęście może odpali się dwa razy, no nie jest to zbyt dobra postać, ja akurat Urgota nie preferuję, nie lubię go wrzucać w swoich kompozycjach, no myślę, że to jest martwa waga, którą musimy ciągnąć przez walkę. Kolejna nowa cecha to jest Astro, w tym Astro mamy Nautilusa, Bardagnara oraz Timo. Trzy z tych czterech postaci bardzo This mi się podobają, jeżeli chodzi o Nautilusa, no to jeden z lepszych vanguardów, jeżeli chodzi o koszt w porównaniu do tego, co on robi, bo ma on, ob, e, tego, ma on AOS Stuna, Stun, który ląduje na pierwszej osobie, czyli to, co on targetuje, będzie na 3,5 sekundy, no, no to naprawdę to jest tak duża liczba, że myślę, że będzie to nerfione w przyszłości, bo 3,5 sekundy na jedną postać to naprawdę jest jakbyś Morganom dostał Stuna. I poboczne jednostki, które dostaną tego stuna dostają tego stuna o połowę krótszego. Obrażenia oczywiście są niskie, bo jest to utility frontline ale w połączeniu z tym, że czterech wangardów dostało całkiem dużego buffa, to myślę, że Nautilus jest właśnie fajną postacią, żeby wrócić na nasz frontline i mieć stuna oraz twardego tam kloca na front lane. Bart. No, Bard jest jednostką, która na początku wyglądała, jakby miała być zbyt OP. A, jeżeli, a jak teraz sobie tak na niego patrzę, to jest on po prostu słaby. Jeżeli nie dostaniecie go przed Kragami, to tak naprawdę nie macie po co go grać. Bo to jest taka, to jest taka martwa jednostka, która nic nie wnosi na pole bitwy. Oprócz tego, że może wam zarobić trochę EXPA e, albo Golda. No, jak na to patrzycie, to Gold to exp praktycznie to samo. Ale jak dosta dostaniecie go po Kragach i macie go na pierwszym poziomie. I jest to jedna z Waszych sześciu postaci, no to nie za dużo daje on w waszej bitwie, Waszej planszy, a po prostu stracicie przez niego trochę więcej HP i nie wiem czy to jest warte za to kilka expa, które on wam wydrukuje ale na początku, jak do, go dostaniecie z pierwszych milionów e, i te walki są trzy postacie na trzy postacie, szczególnie jak ktoś ma awangardów i wy macie awangardów i te walki trwają 30-40 sekund, no to ten Bard w early game, jak się odpali 5-6 razy, to dostajecie praktycznie level za darmo, więc w early game, super postać, czym później gra idzie, tym gorsza ta postać się staje. Gnar e, to jest kopia z pierwszego setu, e, tyle że jest brawlerem, a nie shifterem. no i bardzo fajny utility frontline, ma on e, obszarowego stuna, Przepchnięcie, czyli może zmienić pozycjonowanie, bardzo fajnie działa. No ja go uwielbiam na swoim frontline, szczególnie, że on ma też tą cechę Astro, czyli zamiast mieć 120 many, żeby odpalić swojego AOE ulta, to możecie z niego zrobić tak, żeby miał 90 many. Bo Astro działa w ten sposób, że zabiera 30 many od każdej postaci. Jeżeli jest on już przemieniony, to dostaje dodatkowe HP oraz dodatkowe AD. Czyli nie tylko odpali sobie tego stuna, ale jeszcze coś tam w tej walce zrobi. Timo, kolejny sniper za 4 golda On też dostał kilka zmian, jeżeli chodzi o PBE Z tego co widzę to zwiększyli, mu trochę damage, on był niższy na PBE Ma on całkiem wysoki atak speed, bo jest to 1.0 oraz potrzebuje mało many. Zobaczcie, jeżeli dacie mu astro, to on będzie potrzebował tylko 40 many, żeby się odpalić. On będzie odpalał 3 grzybki, każdy bije po 175 plus. Odrzuca on przeciwników i slowuje na 4 sekundy, tak więc frontline albo postacie, które są zrobione pod kery na blisko, na, jak na przykład Riven, Timo bardzo fajnie kontruje. E, I to by było na tyle, że chodzi o Astro. E, Paragon to jest pojedyncza cecha, którą ma Jana. E, działa na ten sposób, że ws wszystkie Star guardiany na waszej planszy zaczynają bić nieuchronnymi obrażeniami z Basiców. A wszystkie inne postacie zaczynają bić Magic the Tak więc fajna taka postać, którą możecie troszkę zamieszać rozgryw rozgrywkę. Jeżeli ktoś ma czterech wangardów albo sześciu wangardów, jakby mu się udało złożyć, no to wrzucacie sobie taką dżanę i nagle wszystko bijecie z magicznych obrażeń. Jeżeli chodzi o jej umiejętność, to rzuca ona tornada praktycznie w każdą stronę, podbijając. Przeciwników, a swoim sojusznikom dając atak speed. Ja akurat Bo myślę, że Jana nie, nie jest, jest tak mocna, jak ona wygląda na sam początek, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało u grze. Cechy, które zostały zbufowane lub zmienione. Na początku Blade Master na 6 Blade Masterach jest to 50% szansy, zmienione na 70%. Przez to, że straciliśmy Kale jako głównego Kerry, to muszą oni jakoś tego Blade Mastera zrekompensować. Master i, e, co ciekawe, jest fajną alternatywą, szczególnie na Rapid Fire Kanonie, bo bije on nieuchronnymi obrażeniami. W kompozycji 3 Rebel 6 Blade Master może on działać. Brawler, jako że dostaliśmy dodatkowych 2 brawlerów. Znaczy dodatkowego brawlera, bo jednego wyjęli, to mamy troszkę nerfa na czterech brawlerach. Sześciu Celestiali, przez to, że wyjęli Casadina, jest bardzo ciężkie do zrobienia, dlatego jest ten buff do 99%. Chrono 8 teraz można złożyć i też często się będzie odpalało. I Cybernatików jest o wiele łatwiej złożyć, bo nie potrzebujecie eko, czyli nie potrzebujecie postaci legendarnej, więc też dostaje lekkie nerfy na, na sześciu Cybernatikach. Kolejne zmiany to też są zmiany cechowe. Infiltratorzy, przez to, że jest łatwiej ich złożyć, szczególnie na początku, to też dostaję leciutkie nerfy na dwóch i czterech. Mystic na dwóch dostaje bardzo dużego bufa. Myślę, że Mystica możecie często wrzucać do swojej kompozycji przez to, że jest teraz w mecie kranie stargardianów oraz Sorców. Protektorzy dostałem całkiem fajnego bufa. Myślę, że teraz kilku protektorów możecie nawet grać na Frontlane jako alternatywa do Brawlerów oraz Vanguardów i macie jakieś tam przejście w late game'a, bo macie tego Urgota jako protektora. Snajperzy dostają gigantycznego nerfa przez to że jest ich teraz czterech albo pięciu nawet w grze, więc bardzo łatwo jest złożyć dwóch snajperów, dlatego dostają oni e, dużego nerfa, a jak już macie czterech snajperów, e, to biją oni 18% obrażeń. To jest nadal niewielki buff w porównaniu do tych 15, co dawało dwóch snajperów wcześniej, więc zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Jin na pewno bardzo, będzie dalej bardzo dobrym carry. Bo po prostu tam za dużo się nie zmieniło. E, sorcererów 8 usunęli, bo było to zbyt mocne. Vanguardy dostały buffa na 4 oraz teraz możecie złożyć 6 Darkstary dostały kompletnego reworka, zamiast 3, 6, 9 cecha, która się odpala to jest 2, 4, 6, 8 i działa to w ten sposób, że ktokolwiek na waszej planszy umrze to wasze postacie Darkstarowe i tak dostaną bonus, tak więc jeżeli gracie kompozycję pod Gina i macie na froncie tylko Mordekajzera to nie dostaniecie AD tylko jak Mordekajzer umrze, ale też za każdą inną jednostkę, czy jak Wukong tam umrze Nautilus, to i tak dostajecie to bonusowe 8 AD na Waszym e, genie Star Guardiany zostały znerfione Ale myślę, że jest to Taka zmiana na zero e, Generalnie o to chodziło, że jeżeli Stargardiany Odpalały swoją umiejętność, to ta do, dodatkowa mana Była źle liczona, to był bug I dlatego myślę, że to 30-60 Tak naprawdę jest dobre, a nie było e, Tak więc jak tego buga naprawili To okazało się, że to 30-60 jest zbyt op I musieli to znerfić E, tak to właśnie wygląda. Stargardiany. Trzech Star Guardianów Myślę, że z Sorcami dalej jak najbardziej grywalne. E, sześciu już myślę, że troszkę e, za daleko. Szczególnie, gdy nie macie spatuli. Ale gdy macie spatulej, możecie złożyć e, sześciu Stargardianów, sześciu Sorców, to jak najbardziej możecie w to iść. E, zmiany na Mecha. Mech został bardzo zmieniony. Generalnie deweloperzy kierowali się tym, że postacie Mechowe były zbyt słabe, Mech sam w sobie był zbyt dobry, a więc wprowadzili następujące zmiany. Postacie wyskakujące z Mecha mają teraz tylko 35% HP, czyli praktycznie nigdy nie będą one kastowały swoich umiejętności, jak wyskoczą z tego Mecha. Co trochę przeszkadza, bo czasami ten Fizz, który się odpalił, mógł nam wygrać rundę. Ale macie dodatkowe HP, macie dodatkowe AD, macie dodatkowy attack speed. Obrażenia z tego stożka są troszkę mniejsze, potrzebuje on mniej many, żeby się odpalić. Ma więcej armora i więcej mieć resista. Wszystkie te statystyki są kierowane bardziej w early i w midgame. Oraz to, że nie musicie znaleźć postaci na trzech gwiazdkach, żeby ten mech był dobry. Tak więc jeżeli dostaniecie szybko Fiza, to naprawdę polecam wam tego mecha sobie złożyć, ale nie musicie się w niego e, wpieprzać już do końca gry. Po prostu możecie sobie z niego, do, z, nie, z niego spivotować przez to, że możecie postacie teraz sprzedawać praktycznie bez utraty golda. E, ale to wytłumaczymy are... jeszcze później. Jeżeli chodzi o same postacie mechowe, to też dostały one bardzo dużego yeah, bufa. E, I dlaczego one dostały bufa? Bo. Bo postacie Mechowe, gdy nie były grane w Mechu, to tak naprawdę traciły jedną cechę. Zobaczcie, gdy ani nie wrzuciliście do Mecha, to była ona tylko sorcererem. Tak więc, gdy, po, gdy postać ma tylko jedną możliwą cechę, powinna ona być tak naprawdę mocna, a postacie, które mają trzy cechy, powinny być troszkę słabsze. Tak więc każda z tych postaci dostała bufa na HP, na manę, na obrażenia. Zobaczcie, że Rumble teraz na pierwszym poziomie bije tyle, co bił na drugim poziomie, tak więc jak go dostaniecie wcześniej, to opłaca się go wrzucić gdzieś tam z Xem w early game'ie. Fizz, o dziwo, w kompozycji Sorcererów działa bardzo dobrze. Bo skacze on sobie na tył, praktycznie zawsze się odpali e, oraz bije 600 e, obrażeń obszarowych. To jest tyle samo co bije gangplank. E, z, tak więc no pomyślcie sobie o tym, żeby Fiza na drugim poziomie w kompozycji sorcererów wrzucać, szczególnie, że macie też Ani e, i możecie złożyć sobie mecha i mech sorcerer o dziwo też bardzo dobrze działa. E, potestujcie sobie te kompozycje. Ja nagram filmik e, z najlepszymi kompozycjami e, już niedługo, gdy dowiem się, jakie te kompozycje tak naprawdę są, e, i żeby wam polecić jakieś dobre kompozycje. Tak więc ten I filmik się pojawi się na dniach. E, kolejne zmiany to są po, e, zmiany postaci za 3 Golda e, Ash oraz Ezreal po prostu stały się postaciami utility, bo one były w takim dziwnym miejscu, że ani to nie biło, ani to nie pomagało stunować. Tak więc teraz deweloperzy powiedzieli: e, koniec tego, Ash i będzie stunowało, Ezreal będzie zwiększał manę. Nie muszą to być postacie, które kerują. E, Jace dostała bufa na HP. Nico dostała nerfa na damage. Dlaczego? Nie mam pojęcia. E, I tak nikt jej nie grał. E, kolejne postacie, które zostały zmienione za 3 Golda. Syndra dostała trochę mniej many. Co myślę, że nie ma zbyt dużego wpływu, przez to, że Stargardiany lepiej działają. Lekki nerf na obrażeniach, ale teraz te kulki nie będą się marnowały. Tak więc, jeżeli ona zultuje postać, z, z, która, której zostało 100 HP, no to będzie ona ultowała dalej inną postać. Szako dostaje całkiem duże buffy, ale myślę, że Mech Infiltrator nadal nie jest jakąś tam super, super alternatywą. Nie jest to kompozycja, która będzie jakoś tam grybalna. No i tutaj mamy gigantyczne zmiany. Zmiany, których się tak naprawdę nie spodziewałem. Czyli postacie za 4 Golda. Jin dostaje nerfa na AD oraz lekkiego nerfa na Atak Speed na pierwszym poziomie. Na drugim tutaj jest błąd, bo tutaj powinno być 0.9, czyli na drugim poziomie dopiero on jest taki jak był wcześniej. A na trzecim dostaje bufa na 1.1 Atak Speedu. Jeżeli chodzi o Jinx, no to te zmiany są. Myślę, że trochę zbyt duże. Myślę, że te nerfy są zbyt duże, żeby Jinx była teraz jakimś super carry, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Generalnie dostała ona bufa, jeżeli chodzi o obrażenia na rakietach, ale generalnie to działało tak, że jeżeli odpalał je się blaster, to ten blaster leciał wraz z rakietą. Teraz to już tak nie działa. Czyli jednym strzałem nie wyczyścicie całej kompozycji. E, I przez to, że Jinx dosyć długo się odpala, nie będzie tak szybko czyściła, to zastanawiam się, czy będzie ona grywalnym carry. Musimy to sprawdzić, oh, zobaczymy to jak to będzie działało. Time. Jak na razie myślę, że to są bardzo duże nerfy i nie wiadomo, czy ona będzie dobrym carry. E, zmiany w postaciach za 5 golda. E, Riot kierował się tym żeby zrobić z każdej legendy taką postać, którą nie musicie wrzucać do swojej do danej kompozycji, tylko możecie sobie wrzucić do jakiejkolwiek kompozycji. E, czyli co tutaj mam na myśli? Aurelion Sol będzie grany nie tylko w Rebelach, tylko w każdej kompozycji. Możecie go wrzucić Eko tak samo, nie tylko w Cybernatikach, ale generalnie możecie go sobie wrzucić. I jeżeli chodzi o zmiany Aurelion Sola, no to są one całkiem duże. Zaczyna on od razu z Fullmanem, co jest dużym plusem, bo od razu kastuje. Damage został troszeczkę znerfiony na pierwszym poziomie. wysysa on teraz manę przeciwników, czyli przeciwnicy będą troszeczkę dłużej kastowali, oraz z każdym kolejnym odpaleniem swojej umiejętności dodaje on kilka tych lotników, którzy tam sobie biją. Tak więc duże bufy Aureliona, jak najbardziej na plus. Eko, dostaje też duże, duże buffy, ma więcej many, czyli szybciej będzie kastował. Obrażenia są troszkę mniejsze, ale teraz nakłada on Frozen Heart'a na każdego, kogo trafi na 7 sekund, oraz może on walnąć jedną postać kilka razy. Tak więc, jeżeli w tam. Pod koniec walki został Jin i Ash w przeciwnym teamie, to nie zultuje on tylko raz Gina na raz Ash, tylko będzie i pił 5 albo 7 razy, co pozwala mu wyklaczować niektóre rundy. Gangplank dostaje trochę nerfa na manę oraz ten upgrade, który poszerzał poszerzał jego ultimate'a, dostał lekkiego nerfa, po prostu będzie mniejszy, nie będzie on pokrywał całej planszy. Jeżeli chodzi o zmiany postaci of, 15, e, o, i statystyki to Riot stwierdził, że bazowy armor oraz bazowy Magic Resist e, kilku postaci, e, w sumie wszystkich postaci tak naprawdę, które były dotychczas w grze jest za niski e, i za jeden golda wszystkie postacie dostałem 5 armora, 10 Magic Resista. Wszystkie defensywne postacie, może to wyjaśnię, bo nie ma tutaj ofensywnych postaci. E, czyli po prostu wasz frontline jest o wiele lepszy. E, w postacie za 2 golda dostały 10 armora, 15 magic resista. Za 3 golda 10 armora, 20, 20 magic resista. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Jace, bo Jace nie jest typowym frontline'em, On też całkiem dużo bije, tak więc dlatego dostał on tylko 10 magic resista. E, za 4 golda 15 armora oraz 20 magic resista. I za 5 golda 20 armora, 20 magic resista. Fajne Zmiany, myślę, że zmiany, jak najbardziej na plus, co też trochę pomaga Bardowi, bo walki będą krótsze, no czy walki będą dłuższe, czyli on więcej razy się może odpalić. Zmiany temów. Blood dostaje buffa, bo był on useless, Deathblade dostaje takiego nerfa, bo był zbyt OP, Giant Slayer dostaje duże zmiany, bo bije on teraz nieuchronnymi obrażeniami. To jest 20% dodatkowych nieuchronnych obrażeń oraz 80% nieuchronnych obrażeń, gdy. Przeciwnik ma więcej niż 1750 HP. Kielich teraz działa tak jak Zig, tylko po prostu jest on na AP. I usuwają z gry demolitionista, po prostu możecie sobie teraz zrobić Battle Casta z Ruzgi oraz z Patuli. Kolejne zmiany itemowe Hextech Hextek działa teraz tylko na umiejętności, bo nie działa na basic ataki, ale dostają całkiem dużego buffa, tak więc na jakieś obszarowe postacie, e, które biją dużo z umiejętności, czyli jakieś tam sorce, może Wiktor, e, Możliwe, że ten item będzie grywalny, ale zobaczymy. E, Infinity Edge e, po prostu dostał zmianę, jeżeli chodzi o systematyczność, e, bo Kiedyś bił on 100% kryta, ale mieliście tylko 20% szansy na kryta, a teraz bije on kryta 100% czasu, ale wasz damage zwiększa się tylko o 20%. I w połączeniu z rękawicą to jest to całkiem fajne połączenie właśnie na sorców, bo macie 100% szansy. Przypuśćmy taka syndra, która potrzebuje tylko 60 many, ma 100% szansy na to, że odpali swoją umiejętność, bijąc krytycznie. Wiadomo, że to dodaje 40% obrażeń ale w połączeniu z Sorcerami myślę, że to będzie e, fajna kombinacja i item, którego możecie e, dosyć uniwersalnie użyć teraz. Luden's Echo wraca do swojej pierwotnej formy, czyli po prostu biją 200 obrażeń, po prostu staje się itemem, który jest dobry w early game'ie, a w late game'ie już coraz słabszy, więc jeżeli chcecie sforsować early game'a i zrebudować sobie winstreaka, to budujecie takiego Luden's Echo. Rapid Fire Cannon teraz, e, jego basic ataki nie mogą być zdodżowane. redbuff dostaje duże zmiany, jest to całkiem duży nerw, ale nie jest to nerw obrażeń. Bo 2, 25% przez 10 sekund to jest 2,5% na sekundę, a 10% przez 4 sekundy to jest dalej 2,5% seku na sekundę. Ale jeżeli macie redbuffa na blasterze, a ten Blaster po 4 sekundach zginie, no to przez 6 sekund nie będziecie mieli tego redbuffa którego wcześniej mieliście, więc duży nerw po prostu na to, jak ten Redbuff jest używany. Seraf po prostu zmienia się w bluebuffa, to jest zmiana ikonki, nic tutaj się nie zmienia, oprócz tego, że nie możecie stakować tego itema teraz na postaci. Warmok dodaje teraz 1000 HP. Okej, okay, fajne w early game, muszę przyznać, że ten Warmok teraz mi się nawet podoba. Jeżeli chodzi o zmiany systemowe, już zbliżamy się do końca to zmienili oni. Możliwość, zmienili oni rozmiar e, puli czempionów za 3 Golda. Czyli jeżeli ktoś teraz ma e, postać za 3 Golda na trzecim poziomie, no to wy też możecie taką postać sobie zebrać, bo kiedyś nie mogliście tego zrobić, bo on zabierał 9 kopii, więc zostawało tylko 7 kopii w, w puli. E, a teraz macie taką szansę i troszkę łatwiej będzie zebrać te postacie na trzeci poziom za 3 Golda. Kane teraz nie będzie dropił wam spatuli, której e, spatuli, czyli cechy, bo on dropuje tylko całe itemy, e, jeżeli nie macie takiej cechy na planszy. Czyli jeżeli sobie idziecie w cybernetików, czekaj, nie, jeżeli idziecie sobie w Sorcererów ze Stargardianami, to nie dostaniecie tam nagle rebela, który, który będzie bezużyteczny, e, ale dostaniecie. Co tam możecie dostać? stargardiana na pewno możecie dostać. Albo Dark Stara, bo Maciek Serafa w kompozycji. E, po prostu zmiana... Zmniejszyli szanse, wyzerowali w sumie szanse, że dostaniecie zbędny item ale macie dalej szansę, że dostaniecie item, który pozwoli wam jakoś tam ulepszyć swoją kompozycję. Jak na przykład w Rebelach macie dwóch na trzech Blade Masterów, no to dalej macie szansę, że wyleci Wam spatula z Blade Masterem, ale przynajmniej wam ona pomoże niż dostawanie randomowego Stargardiana, który w ogóle nie pomagał. Nikos help teraz po prostu działa zawsze nie ma tak, że Nikos help nie zadziała po prostu nie. zawsze nikos help będzie działało i zawsze wam rzuci kopię danej postaci kolejne zmiany systemowe to troszkę zmiana jeżeli chodzi o jak często wypadają postacie za 1 golda na czwartym poziomie czyli na tym poziomie na którym hyper rolujecie jest to lekko zmniejszona szansa więc postacie za 1 golda będzie ciężej wbić na trzeci poziom czyli shredder prawdopodobnie już nie będzie grywalny e, przez to, że macie teraz Giant Slayera, który kontruje postacie, które mają dużo HP e, i na dziewiątym poziomie jest zmiana e, zmiana jeżeli chodzi o postacie za 4 golda mają one mniejszą szansę, żebyście tak często nie mogli pijać postaci za 4 golda na trzeci poziom e, sprzedawanie, tutaj jest duża zmiana e, Riot myśli, że sprzedawanie za całą wartość E, czyli jeżeli macie Wayne na drugim poziomie i ona wydaliście 9 golda, żeby tą Wayne zdobyć, to w tym patchu które aktualnie graliście, sprzedalibyście ją za 5 Golda. Riot myśli, że to jest dobry pomysł, żeby sprzedawać tą postać z powrotem za 9 Golda. E, ale, żeby nie było jakichś tam bugów albo OP-buildów, e, to zdecydowali się jeden Golda jeszcze zabrać z tego, tak dla bezpieczeństwa po prostu. E, a jeżeli chodzi o to sprzedawanie za pełną wartość, to mi się ten pomysł osobiście trochę nie podobał na początku. Teraz się trochę do niego przekonuje, bo po prostu macie większość możliwości, żeby spiwotować swoją kompozycję, żeby ją obrócić, żeby zagrać tymczasowo jakąś kompozycję w gameie, a potem wiecie, że możecie sobie te postacie sprzedać i wrzucić coś lepszego i nie stracicie tak dużo ekonomii. Więc urozmaica to rozgrywkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie powstanie z tym jakiś OP build, tam że budujecie postacie na trzy gwiazdki, po czym je sprzedajecie, bo one są super OP, ale w late game'ie dalej możecie sobie coś tam złożyć. No nie wiem, jak to może być, jaki exploit na to może być, ale możliwe, że jakiś build wokół tego powstanie. Zobaczymy, jak to będzie działało. W patchu 12 Żegnamy się z Lilac Galaxy, czyli tą, tą planszą, gdzie na pierwszej karuzeli dostajecie Postać za 4 Golda. Nie ma nowej galaktyki w patchu 10.12, ale od patchu 10.13 będziemy dostawali jedną galaktykę oraz z jedną galaktyką będziemy się żegnali. Myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście do tego, co się teraz dzieje w TFT. Po prostu urozmaici to rozgrywkę i będzie to wszystko fajnie działało. Naprawione bugi. Po prostu Mech teraz zawsze będzie biło obszarowo kilka naprawionych bugów za Aurelian Solem oraz z Echo z tą interakcją między tymi dwoma postaciami Caitlyn będzie zawsze teraz lutowała snajperzy nie będą zwiększali obrażeń Hurricane'a. To był taki Bug, który nie miał być w grze, ale bardzo dobrze z niego korzystał Jin. Tak więc z nerfami do Jina, z nerfami do sniperów i z nerfami do Hurricane'a nie wiem, jak dobry będzie Jin. Naprawili mana Buga, naprawili pompkę Zixa, że ona znikała w połowie walki, z tym się nigdy chyba nie spotkałem. I naprawili buga, gdzie mogliście mieć gigantycznego niefarta. Generalnie chodzi o to, że raz na tysiąc gier, taka jest statystyka dokładna. Raz na tysiąc gier mogliście dostać tylko 6 itemów, więc to był trochę żart, po prostu wyrzucili to z gry. Naprawili Ludenseko, że będzie się ma większy zasięg, w którym może się odpalić. Oraz Shroud of Stillness nie może być teraz stakowane na jednej postaci. Ej, to było na tyle, jeżeli chodzi o te zmiany. Dajcie mi w komentarzach znać, co o tym wszystkim myślicie. Ja osobiście myślę, że wszystkie zmiany są na plus. Oprócz tej zmiany Jinx, bo myślę, że może być ona trochę za duża i po prostu stracimy możliwość grania kolejnego carry. Ej, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się ten filmik podobał. Ej, ja dam Wam znać, kiedy powstanie filmik z najlepszymi kompozycjami na ten patch. Ej, tak więc zasubskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.